Wielu obywateli naszego miasta, szczególnie w tym świątecznym okresie, angażuje się w pomoc dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu. Dzięki działaniu kilku osób i zorganizowanej zbiórce udało się wesprzeć potrzebujące zwierzęta. Ja osobiście sam prywatnie co roku przywoziłem karmę bądź co schronisko chciało. Od prawie 10 lat, ale rok temu wpadłem na pomysł, żeby po prostu wrzucić to na Facebooka, może się uda więcej uzbierać. No i ku mojemu zdziwieniu rok temu uzbieraliśmy kwotę 4200 zł, co dało 1060 kg karmy. W tym roku uzbieraliśmy troszeczkę mniej, aczkolwiek równie dobrze. 4000 zł uzbieraliśmy, aczkolwiek w tym roku schronisko poprosiło o specjalistyczną karmę hiperalergiczną. I w tym roku suma jest 450 kg specjalistycznej karmy. Nie wszystkie zwierzęta przebywające w schronisku mogą jeść zwykłą karmę. W niektórych przypadkach konieczne jest żywienie specjalistyczne, które najczęściej opiera się na produktach wysokogatunkowych, łatwiejszych w strawieniu. Zakupiona karma pozwoli na właściwe odżywienie podopiecznych, którzy cierpią na schorzenia przewlekłe albo nawracające problemy zdrowotne. W zbiórkę zaangażowali się wszyscy nasi przyjaciele, nasza rodzina, nasi znajomi. Chcielibyśmy im wszystkim serdecznie podziękować, zarówno telewizji Zebra, która też wzięła w tej zbiórce udział, kilku firmom, które bez wahania postanowiły nam pomóc, wesprzeć nas swoją cegiełką. Wierzę, że w przyszłym roku będziemy mogli stworzyć taką zbiórkę, która nam pozwoli na dużo większe zaangażowanie w schronisko. I chciałabym też również poprosić ludzi o to, by oprócz zaangażowania pieniężnego zastanowili się nad zaadoptowaniem zwierzaka, którym jest tutaj bardzo zimno. I mam nadzieję, że to wszystko się uda. Wciąż w schronisku przebywa wiele zwierząt, które czekają na adopcję. Pomóc można na wiele sposobów. Oprócz włączania się w organizowane zbiórki czy adopcje, warto zaangażować się w działania wolontariatu. Bardzo byśmy chcieli i ciągle przybywa tu osób chętnych, tak zwanych wolontariuszy. Ta pomoc jest niezbędna tu u nas na co dzień, powiedziałabym, bo ona pozwala wychodzić zwierzętom ze swoich boksów, opuszczać je i spacerować. Więc w ciągu roku bardzo prosimy, zachęcamy wszystkich chętnych, którzy mają trochę wolnego czasu i chcieliby pomóc zwierzętom, aby również odwiedzały schronisko nie tylko w postaci przyniesionych darów, ale też wyprowadzać zwierzęta, być tutaj z nimi, przebywać, bo im najbardziej brakuje bliskości człowieka. Obecnie w schronisku przebywa 360 zwierząt, które każdego dnia potrzebują spaceru, a także odpowiedniego wyżywienia. Najbardziej niezbędne dary, które można przekazać w tym momencie dla schroniska, to karma oraz koce, które w zimowym okresie pozwolą na wyścielenie but. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Radomskiego Schroniska dla Zwierząt.